dajemy na każde dziecko chodzące do przedszkola niepublicznego, a więc nie chodzi, nie dajemy, chodzi, dajemy. I to nie jest jakaś odgórna tutaj nasza decyzja, tylko to wynika po prostu z tego, ile tam tych dzieci jest. Chodzi mi tu o system monitoringu i rejestrację. Dlaczego się o to pytam? Dlatego, że nawet z córką tu rozmawiałem w tamtej kadencji, żeśmy byli w Domu Kultury i tam też był monitoring. I tam chodziło nam o oglądanie tych filmów, nie przypominam sobie dokładnie o co, i okazało się, że rejestracja tego jest na przykład 47 godzin. Czy 24 godziny, bo koleżanka powiedziała 24 godziny. My na przykład zakupujemy jakiś system, chodzi mi o ten czas rejestracji, żeby nie okazało się, że na przykład są jakieś dni wolne, coś się zdarzyło, idziemy w poniedziałek na miejsce, chcemy to sprawdzić, a okazuje się, że możemy tylko na przykład obejrzeć w niedzielę, a są po tydzień. Podczas tego rejestracji. Znaczy tu pan chyba chodzi, to zakupione po prostu, bo wie się te pieniądze na co koszty. Ale inaczej, zwiększyli żeśmy kwotę. Znaczy tam się akurat zmniejszyli, ale... To tak nie ale zmniejszyliśmy z tego powodu również, ponieważ po ostatnim przetargu i będę informował o tym w twoim punkcie, koszty na monitoring zmniejszyły się, większa konkurencja i w stosunku do dotychczasowych kosztów będzie dużo, dużo taniej. Możemy to za moment dokładnie będzie dobry monitoring, tylko w tajemnicy. No wiadomo, że dwóch tygodni nie będzie to przetrzymywane, bo to by nie wiadomo, jakie pojemności musiało mieć ten desk. Ale na pewno te kilka dni. Nie, żeby sytuacja nie wyszła jak do mógł. To jest bardzo ważne, bo montujemy tak tam 1000 zł, a cel tego jest praktycznie zerowy, bo nie możemy tego otworzyć już w tym okresie. No czy proszę. Koleżanki, koledzy, panie wójcie, źle według mnie jest, że jeżeli chodzi o psy, nie jest osobna uchwała. Bo tak to, co pan skarbnik powiedział, wszystko jest celowe i słuszne. A na psy to jest tak plecione, to wszystko. No i teraz należałoby, ktoś na różnym jest za, przeciw. Ja jestem na różnym przeciwny tej mutacji na psy, bo mam ważniejsze wydanie. Ale znowu nie jestem przeciwny, rzeczy pozostałych. Które są skargi przystały. Że ustawodawca generalnie nie daje nam wyboru. Mówi ustawodawca, jest, że takie sprawy, jak jest normalny Jan Kowalski, nikt nie lubi, to jest ustawodawca, to jest ogólnikowo. A ty wiadomo, jak ty lubi się po tym podpisem, po tym wszystkim ustawami. To jest ustawy z Księżyca i to są skrętne osoby, że podpisują. Czy to Zyk, czy to tam? Cały Sejmu, czy tak coś innego? Nie wiem, panie Jerzy, to jest przepis, to jest ustawa. Gmina, należałoby, żeby były w ogóle poza tymi sprawami, które tutaj są. To nie ma jedno, drugie, nic na tym. To jest moje prywatne zdanie. Ale panie Jerzy, jeżeli byśmy ucie, nie zapłacili... Nie jestem do przekonania, że mówił inaczej. To są pieniądze, ja wejdę w zdanie, to są te same pieniądze, co idą na te przetrzymywanie. 150 tysięcy, panie wójcie, mieli także przeznaczyć. To są te same pieniądze. A w dalszym ciągu pieniędzy brakuje na dziurowanie drogi. Ale panie Jerzy, jak rozwiązać kwestię piesków, jak mamy obowiązek je utrzymać? Kolega tutaj mi ze pół głośno myślał, a co jest jego sprawa? Niech się pan Józef nie wypowiada, bo... Tak, oczywiście, ale sami widzicie, że jest... O uświęca, nie tylko może o... Ale to jest chore i pies dostaje po żywocie. No, jest on chore, panie Jerzy, ale to takie stwierdzenie nie ma naszym adresem, tylko ustawodawcy. Takie są drogi. Ja mówię, drogi, które nie są zrobione, będą w naszym ciągu leżały. Kolega Józek był przewodniczącym Komisji Budżetu, kilka kadencji do tyłu. I tymi drogami, którymi jeździł, nie są zrobione, na psy mamy. Musimy być. A na drogi, nie ma sobie z kobronki. Panie Jerzy, a do kogo pan będzie miał pretensje, jeżeli piesek, ten walęsający się w pana posesji, bezpański, który nie został zabrany przez gminę po wielokrotnych interwencjach, ugryzie pana dziecko? Panie Wójcie, takich psów, takich walęsających się agresywnych, to jest naprawdę pięć, może na rok. Ale nie ale ktoś zobaczy psa, że gdzieś chodzi, już oni, no bo gmina musi. Dobrze, że zaczyna od telefonu mieszkańców. Wydaje się, że tu chyba nikt siedzących, każdemu jest naprawdę szkoda, to jest 20 tysięcy przeznaczeń na te psy, więc wszyscy będziemy co do tego zgodni. Tylko teraz
no jest na stole tyle osób, no myślę, że warto mi się zastanowić, co zrobić, żeby raz wykonać spełnić zadość tym przepisom ustawowym, a dwa, nie wydawać tym pieniędzy. Tak? No to nie tutaj muszą być nasze pieniądze, a nie na zasadzie, że nie dajemy im się. Nie bójcie, one są na naszym terytorium złapane. No dobrze, no ale jest ale nie jest takich osób, że przychodzą od razu szybkiego ruchu. Wydaje mi się na ucieczkę, jak wygląda sprawa. No ale dobrze, no panie Jerzy, no ale są na naszym terytorium. Nie, nie, to trzeba złapać. Bardzo dobrze, to się nagrywa, może mieszkańcy właśnie usłyszą, będą właśnie. Wiedzą, uważa, apelujmy do mieszkańców, żeby właśnie opiekowali się własnymi pieskami. Tak, ustawodawca nie ma pojęcia. Powiedziała pani wziął, jak to jak jest mały piesek, to ładny, kochany, to jest niepotrzebny i wtedy nie mówić, proszę go. Ale mamy też podjętą uchwałę o tym, że sterylizacja jest za darmo. I jeśli dany mieszkaniec, bo to też jest za 5%, tak? Ale to trzeba głośno o tym właśnie mówić, bo mieszkańcy nie wiedzą, tak, że mamy tyle psów, że musimy za to będzie to mówię, w trzecim kwartale to... Ja jeżeli chodzi o te psy, to przeżyłam na własnej skórze, bo to właśnie od nas pani, bo Aniała kilkakrotnie robiła taki szum. Ja jej przychodziła do mnie, ja chodziłam, oglądałam, więc co? Miałam wejść tam gdzieś w te kraty, w tą jamę i wyszukiwać, czy są małe, czy nie ma? A to był właśnie pies przez nią jakby podkarmiany, jak przyszedł, to no trzeba było trochę pieska po prostu odsunąć, no z całym szacunkiem dać jeść, ale nie sobie idzie do swojego właściciela. No i niestety musiał być pies zabrany. No, no i tak się właśnie tworzą takie koszty. Według mojej opinii, jakby zostaną przywrócone poprzednie przepisy, oczywiście, które państwo chyba znacie, no to niestety gminy będą miały potężne problemy i potężne środki na kółce ukrywane. Nie będę wydawały na słuszne sprawy, tylko będę właśnie takie... Szanowni radni, głosujmy uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej. Zmiany budżetu. Proszę, ja mam jeszcze pytanie, co do tej uchwały w trakcie rozwoju wyjaśnienia. No proszę bardzo. Króciusieńko i na temat. Do tej uchwały, do wydawanych pieniążków, do ukończenia remontów świetlic i tak dalej, panie wójcie, i w tym wypadku, w tym momencie przed głosowaniem, no chciałbym wiedzieć, czy ta wymiana wierzby dachowej w sali Woli Rokrzyckiej to była konieczna, czy nie była konieczna. I jeśli była konieczna, przez jakiego eksperta to było podpisane. Szanowni radni, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ja mówię na komisji budżetowej. Ten budynek był remontowany niecałe 20 lat temu. Pan Krzesiński jest świadkiem. Razem żeśmy zasiadali, kiedy wichura zwaliła dach. Dach był nowy, wierzba dachowa zrobiona. 20 lat nie ma, kochani. Po 20 latach, jeśli wierzbę dachową chce zmieniać, no to nie wiem, komu na tym zależało. To proszę bardzo, my se też zmieniajmy. I gmina niech płaci, jeśli są w budżecie pieniądze. Czekam odpowiedzi. Panie radny, proszę o spokojny głos w tym temacie. Niech pan się aż tak bardzo nie ekscytuje, bo nie ma pan racji. Jak pan doskonale pamięta, w roku 2000 dach ten został zrzucony przez wiatr, w wyniku czego zginął człowiek. Oczywiście, ja o tym już nie mówię, chciałem mówić. No to od tego się cała historia zaczyna. Budynek był odkryty 6 miesięcy. Dobrze pamiętam, pan był wtedy radnym. 6 miesięcy i po wielkich interwencjach mieszkańców sołectwa Wola Rokrzycka, po pół roku bodajże, założono prowizoryczny dach na tak zwanych bindrach, które były niestety bardzo słabiutkie, zagrażały zawaleniu. W związku z tym w 2003 albo 2004 roku, jak dobrze pamiętam, te windry tak zwane zostały wzmacniane przez nas, bo żaden projektant nie chciał się podpisać pod konstrukcją tego dachu. I to wzmocnienie spowodowało, że ten dach jeszcze funkcjonował przez jakieś 6-7 lat, a w międzyczasie projektant wykonał projekt i wprowadził nową konstrukcję metalową, ponieważ ten budynek nie miał jeszcze
tak zwanego wieńca. I rozbieżność tego budynku, szerokość tego budynku wymagała, tak jak stwierdził projektant, tylko i wyłącznie konstrukcji metalowej. Gdyby ta istniejąca konstrukcja była wystarczająco wytrzymała, na pewno projektant by ten dach pozostawił. O tym decyduje pani radny Kolik, osoba z uprawnieniami i za to odpowiada. Także ja z doświadczenia, bo tak się składa, że żyję tam w tej miejscowości, wiem, że całe szczęście, że w tej chwili doszło do wymiany tego dachu, bo naprawdę groziło to katastrofą. Konstrukcja istniejąca, pani radny Pli, leży jeszcze na placu budowy, można sobie ją obejrzeć. To jest zwykła deska talowa. Na szerokości, jak dobrze pamiętam, 10 metrów. I w żadnym wypadku ta konstrukcja nie przetrwałaby kolejnych lat i pod tą konstrukcją żaden projektant by się nie podpisał. Ktoś to zaprojektował? No to zaprojektował. Mówimy o... Jeżeli dobrze rozumiemy, projektant zaprojektował inną konstrukcję, uznając, że ta istniejąca jest po prostu do wyrzucenia. Na czyje polecenie była ta wadliwa zrobiona? Kto się pod tym podpisał? To były lata... Przepisy budowlane nie powstały. Można szukać, można sięgnąć do archiwum. Nie wiem, czy są jakieś dokumenty. W każdym razie ja celowo, bo doskonale o tym pamiętam, opowiedziałem historię, bo ten dach został zrzucony. Pamięta pan, zginął człowiek. I potem 6 miesięcy budynek był odkryty. Panie, dlatego powiedziałem, że 20 lat niecałe, jak była konstrukcja robiona poprzez zwalenie przez wichury, wszystko się zgadza. Proszę pana, 20 lat, może nie wiem, do którego momentu konstrukcja bardzo słaba, według mnie nie do przyjęcia. Nie wiem, zresztą nie będę dzisiaj twierdził, bo musiałbym dociec do dokumentów z roku 2000. Została wymieniona właśnie w 2000 roku. Czyli nie wiem, o jakich 20 latach pan mówi. Proszę pana. Do 2000 roku. Kiedy ja zacząłem pracę w Radzie, zdaje mi się, że to jest blisko 20 lat, ale nie całe 20 lat, ale mówię o czasie, kiedy pan Krzesiński przyjechał, kiedy nie ma. No więc, proszę pana, jak pan mówi, że to było 13 lat temu, to znakiem tego ta konstrukcja mogła, proszę pana, śmiało leżeć. Nie wiem, na kogo zależało. Proszę pana, pan nie ma uprawnień w tym zakresie. Panie Wójcie, ja nie mam, ale ja żądam na piśmie, chcę zobaczyć te uprawnienia, proszę pana, podpisał pod tym wywiad. Pan zajrzy do dokumentacji, niech pan tutaj nie wmawia jakichś tam podejrzeń. Jest dokumentacja, jest projekt. Proszę zapytać się projektanta, dlaczego wymienił tą konstrukcję istniejącą na metalową. No to też chcę zobaczyć na piśmie, kto się pod tym podpisał, że ta konstrukcja była wadliwa. Panie Wójcie, proszę pana, za moment mogę panu przynieść projekt. To jest pan architekt Kowalczyk, który projektował tą konstrukcję. Natomiast takie twierdzenia, bo panu się wydaje, to wie pan, dla nas są niewiążące, bo panu się może wydawać, ale pan nie ma uprawnień, pan nie może zdecydować. No pan najlepiej umie powiedzieć, że my nie mamy uprawnień w ogóle, tylko inaczej to pan powiesz, że bez rady to ja nie mogę nic. Ale panie, no to panie, panie skończy to wreszcie, odpowiadam na koniec krótko. Tak zdecydował to proszę mi architekt, dokumentacja do wglądu w referacie budownictwa. Ale proszę państwa, to nie jest pierwszy dach, który jest wadliwy, bo taką sytuację mieliśmy w Kasprowie, w Wieżowie i w paru innych miejscach. No, ja jeszcze w ten sposób nieprofesjonalny i cię są tego skutkiem. Jechali w trakcie. Tego typu dachy stoi do 40 lat i dach jest wytrzymany. Nie to tak się udało, że było dobrze. Ale w przeszłości różnie to by było wykonywane. W jednym miejscu dobrze, w drugim miejscu źle. No. Ale 13 lat samo było w Maszynowicach. Tutaj debatujemy nad danym, czy on jest był dobry, czy zły, nad domem ludowym. A ja chciałabym zapytać, co z dachem na budynku komunalnym, który na dzień dzisiejszy przecieka. Ludzie mają straszną wilgoć.
my budujemy piękne domy ludowe, ale tak może zajmiemy się tymi swoimi budynkami komunalnymi. Chodzi mi o budynek przy ulicy Piotrkowskiej. Tam pospadały stropy. Na dzień dzisiejszy pan skarbnik mówi, że nie mamy pieniędzy na remont tego dachu. Czy on nie wymaga ekspertyzy? Czy on nie wymaga naprawy? Czy tym ludziom nie należy się nowy dach, żeby nie kapało im na głowę? Należy się, pani przewodnicząca, i w tym zakresie rozważamy poważnie wymianę konstrukcji i generalny remont tego budynku w zakresie właśnie pokrycia i wymiany konstrukcji, bo ten budynek jeszcze można uratować. Jeżeli chodzi o inne budynki, no to tak jak wcześniej rozmawialiśmy, one się kwalifikują do rozbiórki. I jeżeli chodzi o ten dach, jest taki zamysł z naszej strony, żeby tą konstrukcję wymienić. Natomiast póki co no, musimy łatać, te dziury zamykać, bo nadal tam ale ludzie mieszkają. Ale mieszkańcy pytają kiedy? Ale w tym zakresie zostały poczynione kroki. Tak. Między innymi została wykonana już dokumentacja, z której właśnie tak. Wynika, że koszt tego to byłby w okolicach chyba tam 80 tysięcy. O Piotrkowskiej. Jest tam stara dachówka i po prostu z tym nic się nie zrobi. Jest projekt taki, że po prostu zatrzymamy jakby te stare krokwy i na tym się położy blachę, tam kominy trzeba otworzyć i tak dalej. Już jest wykonany projekt. Proszę? Proszę bardzo. To co będzie, jest zrobiony projekt i jest założona blacha i po prostu z uwagi na to, że ta sprzedaż majątku, no 800 tysięcy brakowało, być może to się zmieni, stąd jakby jest wstrzymanie właśnie między innymi tej inwestycji, bo być może byłaby w tym roku zrobiona. Także to jest po prostu blisko. Na pewno w najbliższym czasie najprawdopodobniej wystąpimy z propozycją wprowadzenia takich pieniędzy, jak znajdziemy takie pieniądze, na właśnie taką generalną modernizację. I wszystko jest jasne. Także tutaj jakby nie zaniedbujemy. Czyli projekt nam się pospieszy, bo... Proszę pan radny Balas. Nie, tylko szanowni, no, jesteśmy w tym punkcie czwartym i tak nie mówię, żeby wszystkiego szczegółowo nie mówić, ale no, myślę, że będą sprawy różne, że możemy te wszystkie tematy, bo które tak się gdzieś rozsadzą. Nawet budżet. No tak, no ale no. Dziękuję bardzo. Może przejdziemy do głosowania. Znaczy, ja bym może tutaj wnioskiem pana Józefa Flika proponowała, żeby rzeczywiście na komisję budżetową pan przygotował ten. Ekspertyzy odnośnie. Ale to nie jest ekspertyza, pani przewodnicząca, to jest zwykły projekt. Czego? Zwykły projekt modernizacji budynku. Jeżeli zlecamy taki projekt, architekt jedzie, ogląda i decyduje, czy coś może zostać, czy coś trzeba wymienić, bo on za to odpowiada. Mamy przykład sali w Parzniewicach, gdzie miał być zwykły remont, a skończyło się rozwalenie muru i postawieniem odpłoca. Także no tak to działa. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, głosujemy uchwałę w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. Kto jest za przyjęciem? Proszę. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Ile? Proszę mówić przeciw. Dwie osoby przeciw. Kto się wstrzymał? Trzy osoby wstrzymujące. To coś nie tak. A nie, dobrze, bo pan proszę. Dobrze. Przechodzimy do punktu następnego, czyli piątego, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w naszej gminie. Proszę bardzo, pan skarbnik. Szkoda omawiania, bo to jedno z drugim się wiąże, ale króciusieńko. Proszę państwa, wieloletnia prognoza finansowa jest takim materiałem, który pokazuje sytuację gminy do 2010 i w perspektywie do roku 2025, tak jak po prostu kredyty. Najdłuższy kredyt to jest pożyczka właśnie na kanalizację. I w załączniku numer 2 mamy z kolei wymienione wieloletnie zadania. Tutaj w związku z tym, że w tym załączniku numer 2 było wykaz przedsięwzięć do WPF-u, zmiana dotyczy zadania właśnie tego modernizacji i wyposażenia domów hutowych w Glinie, Woli Olszewskiej i Laskach i polega na zastąpieniu środków własnych w kwocie 430 tysięcy złotych pożyczką w banku
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013. I tam właśnie to 500 tysięcy z tego Urzędu Marszałkowskiego zostało zastąpione pożyczką i środkami własnymi. I w tej tabelce z cyferkami, tutaj oczywiście są one dostosowane do wielkości wynikających z budżetu, ale również się zmienił deficyt, bo poprzednio było 2 miliony, teraz jest 2400. Tutaj, jakby Państwo prześledzili, to te zmiany właśnie są. To jest jakby uzupełnienie do uchwały budżetowej i pokazanie w czasie, jak będzie wyglądała sytuacja gminy w najbliższych latach. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Proszę przegłosuj moje uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztofowska. Kto jest za przyjęciem? Kto jest? 9. Kto jest przeciw? 2 osoby przeciw. Kto się wstrzymał? 1 osoba wstrzymała się. Dziękuję bardzo. To jest uchwała 300 numer. Jeszcze punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 i 2013. Proszę. Tak jak proszę Państwa, paragraf pierwszy tej uchwały mówi, że postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa Banku Gospodarstwa Krajowego, oddział w Łodzi do kwoty 430 tysięcy złotych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Tą pożyczkę przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja i wyposażenie domów ludowych w gminie Woli Roczyckiej i Laskach. Tutaj powiem, że cały koszt tych trzech domów wyremontowania wynosi 800 tysięcy, z tego 500 tysięcy jest tego dofinansowania. Z uwagi na to, że to dofinansowanie prawdopodobnie będzie w przyszłym roku, stąd te pieniążki musimy zastąpić pożyczką, bo nie mamy własnych pieniędzy na zapłatę. Uruchomienie pożyczki nastąpi w 2013 roku. Spłata pożyczki określona w paragrafie 1 nastąpi po otrzymaniu środków z przyznanej pomocy Unii Europejskiej z programu obszarów wiejskich na lata 2007-2013. I to będzie prawdopodobnie, proszę Państwa, rok 2000, że to zadanie dobrze zostało wykonane. Te pieniążki zostaną już bezpośrednio przekazane do BGK. Tu upoważnia się wójta gminy Wola Krzysztofowska do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem pożyczki oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie. Wykonanie uchwały przez wójtowi gminy, uchwała podjęcia się nie podjęcia. Proszę bardzo, posłuchajmy przedstawioną uchwałę przez pana skarbnika. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. A jedna wstrzymująca. Jedna przeciw, jedna wstrzymująca. To jest 10. To było 10. Dobrze, to dobrze. Czyli ogłaszam 10 minut przeciw.